5-18 sierpnia przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam na przegląd wydarzeń dnia. Szpital MSWiA w Katowicach zmieni siedzibę. Za 205 milionów złotych miasto kupiło od dwóch spółek nieprzyjmujących od 2019 roku pacjentów prywatny szpital przy ulicy Wita Stwosza. Pieniądze na transakcje pochodziły z budżetu państwa, a Katowice były tylko pośrednikiem. W nowym miejscu szpital MSWiA ma mieć dwa razy więcej łóżek niż w obecnej siedzibie. Fatima Orlińska. Szpital MSWiA w Katowicach jeszcze tej jesieni zmieni swoją siedzibę. Nowa lokalizacja ma być bardziej przystępna pod względem dojazdu, a opieką medyczną będzie mogło zostać objętych dwa razy więcej pacjentów. W nowej siedzibie państwowego szpitala, która powstanie w budynku po niefunkcjonującym od 4 lat prywatnym szpitalu Geomedical przy ulicy Wita Stwosza 41, znajdzie się ponad 260 łóżek dla chorych. Podstawową naszą działalnością jest zakres ryczałtu, w związku z tym posiadamy duży oddział chirurgiczny, oddział chorób wewnętrznych, duży oddział anestezjologii intensywnej terapii, nefrologię, stację dializ. To są takie podstawowe działalności, na które jest największe zapotrzebowanie obecnie, jeśli chodzi o pacjentów, szczególnie tych w podeszłym wieku. Oczywiście nowy szpital daje nowe możliwości i tak jak będą ku temu sprzyjające warunki, będziemy tę działalność rozwijać. To m.in. przestarzała aparatura i potrzeba większej przestrzeni zadecydowały o przeniesieniu szpitala MSWiA. Przy ulicy Wita Stwosza mieści się więcej sal operacyjnych i rozbudowane zaplecze diagnostyczne. To również dodatkowe miejsca pracy, bo zwiększenie potencjału szpitala to zwiększenie dwukrotne, a nawet trzykrotne personelu medycznego. Budynek szpitala za 205 milionów złotych rządowej dotacji formalnie kupiło miasto Katowice. Obecnie szpital MSWiA mieści się przy ulicy Głowackiego w centrum miasta. Szpital był ulokowany w koszarach policji konnej od II wojny światowej, praktycznie w tych samych pomieszczeniach. Bardzo daleko mu było do jakichkolwiek standardów XXI wieku, do jakichkolwiek standardów nowoczesności. Jak podkreślają przedstawiciele Katowic, sytuacja prawna nowego budynku szpitala MSWiA jest skomplikowana. W 2017 roku uruchomiono tam szpital prywatny, jednak spółka go prowadząca straciła płynność finansową. W 2019 roku szpital przestał przyjmować pacjentów. Jako starosta budynek kupił prezydent Katowic, który od razu przekazał go w bezpłatne użyczenie szpitalowi MSWiA. Miasto przez właściwie zerowy czas użytkowało ten obiekt, od razu został przekazany na rzecz docelowego użytkownika, czyli szpitala MSWiA. Aktualna siedziba przy ulicy Głowackiego, siedziba tego szpitala, pomimo tego, że sporo zrobiono, by lepiej wyglądała, by była funkcjonalna, no jednak ma pewne ograniczenia. Transakcja została sfinansowana przez rząd. Katowice otrzymały dotacje na ten cel. Budynek po dotychczasowym szpitalu przy ulicy Głowackiego pozostanie w zasobach Skarbu Państwa, ale nie ma jeszcze decyzji, co konkretnie się w nim znajdzie. Po tym, jak okazało się, że przy zmodernizowanym ośrodku Starganiec na granicy Katowic i Mikołowa kierowcy parkują gdzie popadnie, Katowice zdecydowały się uruchomić bezpłatną linię autobusową z przystankiem końcowym właśnie przy kąpielisku. Autobusy mają jeździć do końca września w weekendy z dwóch węzłów przesiadkowych. Magda Sincewicz. Ostatnie dni pokazały, że nowe miejsce do wypoczynku nad wodą szybko stało się bardzo popularne. W upalne dni na Stargańcu tłumy pojawiły się zarówno na plaży, alejkach, jak i na parkingu. 88 dostępnych miejsc szybko się zapełniało, a kierowcy parkowali gdzie popadnie. Dlatego do ośrodka dojedzie autobus. Okazało się, że ludzi jest tak dużo, że nie można tego obsłużyć samochodami osobowymi, tylko autobusem i mieliśmy na to dwa dni tylko, ale zdążyliśmy, zrobiliśmy rozkład jazdy, ustaliliśmy te szczegóły z Urzędem Miasta. Nowa linia będzie finansowana przez miasto. Dzienny koszt jej utrzymania to 3000 zł. Mieszkańcy nie będą musieli martwić się o bilet, bo na kąpielisko dotrą za darmo. Wystarczy, że zostawią swój samochód na jednym z dwóch centrów przesiadkowych, a dalej pojadą autobusem. Inna opcja to pokonanie całej podróży komunikacją publiczną. Myślę, że to w jaki sposób, jak łatwy sposób można dojechać transportem publicznym do węzła przesiadkowego Brynów, do węzła przesiadkowego Ligota, tu mówimy o kolei, sprawi, że ten autobus rzeczywiście będzie dobrze wykorzystany. A nasze samochody niech odpoczną przez weekend w domu.
Pierwsze kursy nowej linii odbędą się w sobotę 19 sierpnia. Połączenia będą realizowane w każdy weekend, włącznie z piątkiem, do końca września. Z każdego z węzłów autobus będzie odjeżdżał o pełnej godzinie, od godziny 9 do godziny 19. Taka będzie częstotliwość. Jaka częstotliwość odjazdu? Taka sama będzie oczywiście na Stargańcu. Autobus z węzła Brynów dociera na Stargańc po 18 minutach, czyli 18 minut po każdej godzinie będzie odjazd z Stargańca w kierunku Ligoty. W drugą stronę po 24 minutach z Ligoty do Stargańca, czyli pełna godzina plus 24 w kierunku Brynowa. Władze Katowic mają nadzieję, że dzięki nowemu rozwiązaniu samochody nie będą już stały na zakazach w okolicy Stargańca. To jest dobrze, że autobusy będą jeździły, bo niektórzy samochodami nie mogą jeździć, a poza tym parking tu jest za mały. Powinien być powiększony parking, żeby więcej aut zmieściło się na parkingu. Powiększenie parkingu nie wchodzi w grę, bo Starganiec leży w terenie zalesionym, a ludzie, którzy tu wypoczywają, przyjeżdżają w to miejsce, żeby odpocząć od zgiełku miasta. Dojazd komunikacją publiczną jak najbardziej się w to wpisuje. Bardzo dobry pomysł. Czytałam wypowiedzi na internecie. Dużo osób ma problem z dojazdem tutaj, więc jest to jak najbardziej uzasadnione. Teraz będzie to możliwe i to dla większej liczby osób, bo przecież jednym pojazdem może ich przyjechać zaledwie kilka, a komunikacją miejską kilkadziesiąt. Wiele wskazuje na to, że plany budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach w końcu doczekają się realizacji. Miasto stara się o pieniądze na ten cel, a według wstępnych wyliczeń całość ma kosztować prawie 6 milionów złotych. Poprzednie plany budowy przerwał 2 lata temu COVID, a od tego czasu ceny materiałów i usług budowlanych znacząco wzrosły. Fatima Orlińska. Mysłowice liczą na kilka milionów złotych rządowej dotacji na budowę nowego schroniska. Mówi się o niej od co najmniej kilku lat. W piątek prezydent miasta poinformował, że Mysłowice złożyły wniosek do programu Polski Ład, żeby podział rządowych pieniędzy uwzględniał również potrzeby bezdomnych zwierząt. Miasto chce pozyskać 5 milionów złotych, do których samo dołoży milion. Poprzednie schronisko swoją działalność zakończyło w 2021 roku, wtedy też miała ruszyć budowa nowego. Choć tak naprawdę pierwsze plany odnośnie nowej siedziby pojawiły się już wcześniej. W 2018 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, że obojętnie kto by nie został prezydentem miasta, bo to było kilka dni przed wyborami, przed drugą turą, ma powstać schronisko dla zwierząt. Taki był priorytet Rady Miasta. Gdy zdobyliśmy środki finansowe zewnętrzne na budowę schroniska i trzeba było po przetargu dołożyć 1 700 000 złotych, radni przerwali sesję, aby nie podpisać umowy, żeby minęły ustawowe terminy. I 2 lata temu, tak jak powiedziałem, w maju 2021 roku, czar prysł. Bo w wyniku pandemii ceny materiałów i usług budowlanych znacząco wzrosły. Projekt nowego schroniska, które zostanie zbudowane na terenach należących do miasta przy ulicy Świerczyny, powstanie w oparciu o gotowy już od dawna program funkcjonalno-użytkowy. Będą tam boksy dla psów i kotów, wybiegi i opieka weterynaryjna. Ma być to miejsce, gdzie ratowane będą również jeże i wiewiórki. Pod inicjatywą powstania schroniska zbierane są podpisy, a sprawa odbija się w mieście szerokim echem. Mieszkańcy są jak najbardziej za. Wiele mieszkańców ma zwierzęta adoptowane jeszcze z poprzedniego naszego schroniska, które było. Jak i z tego schroniska, z którym współpracujemy, z schroniskiem w Sosnowcu. Mieszkańcy bardzo chętnie podpisy składają. Na dzień dzisiejszy jest to kilka dni, praktycznie 6 i mamy już ponad 800 podpisów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zwierzęta swoje miejsce w nowym schronisku będą mogły znaleźć już w przyszłym roku. W najbliższą niedzielę odbędzie się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Bazyliki w Piekarach Śląskich. Tegorocznym hasłem przewodniej pielgrzymki jest błogosławiona, która uwierzyła, a wierni mają modlić się o pokój. O szczegółach dotyczących samej pielgrzymki, a także zmian, jakie nastąpią w organizacji ruchu, Karolina Komada. Pielgrzymka kobiet i dziewczyn tradycyjnie odbywa się w pierwszą niedzielę po uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie są m.in. procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię oraz msza święta. Charakter sierpniowej pielgrzymki jest bardzo rodzinny. Oprócz kobiet, oprócz dziewcząt pielgrzymują no właśnie całe rodziny. Zachęcamy do licznego przebywania. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa, które w Ewangelii wypowiedziała Elżbieta, zwracając się do Maryi. Błogosławiona, która uwierzyła. Będziemy chcieli wspólnie modlić się i prosić przedstawienie Maryi o dar wiary prawdziwej, autentycznej dla nas, dla naszych bliskich, dla Kościoła, dla świata.
Do piekar może dotrzeć nawet 60 tysięcy pielgrzymów. W związku z tym policja oraz inne służby będą czuwać nad bezpieczeństwem. Dodatkowo na kierowców czeka wiele zmian w organizacji ruchu. Główna ulica Bytomska częściowo będzie wyłączona w dniu pielgrzymki, czyli w niedzielę. Zmiany będą dotyczyć też parkowania, bowiem już w sobotę wieczorem i przez całą niedzielę nie będzie można parkować w rejonie Bazyliki przy ulicy Bytomskiej. Przygotowaliśmy też specjalne miejsca postojowe dla przybywających. Są takie trzy główne parkingi przy ulicy Miarki, przy Centrum Handlowym, przy ulicy Ziętka, przy dawnej kopalni oraz na ulicy Chopina. Zostaną również wprowadzone zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wyłączone zostaną przystanki Piekary Bazylika oraz Piekary Dwór. Taki był piątek, już teraz zapraszam na informacje w poniedziałek. Miłego weekendu i do zobaczenia.